Siema, z tej strony Kuba, America Cars. Zapraszam Was na kolejny odcinek z życia warsztatu. Rozpoczynając od samego wejścia do warsztatu, mamy tutaj Dodge Durango. Samochód, z tego co widzę, odrobinkę chujowy, ale bynajmniej wcale taki nie jest. Jest to 2021, albo drugi rocznik, ze względu na to, że jest to nowy przód i nowe wnętrze. Silnik 3.6, 4x4. Bardzo dobra opcja oczywiście. Kolejny samochód Audi S5, który już praktycznie jest na wykończeniu. Co mamy dalej? Bynajmniej nieimportowany ze Stanów samochód, czyli MAN TGE. W dwulitrowym dieslu jest tutaj u nas naprawiany. Ford Mustang. Tutaj kolega właśnie składa w nim zawieszenie. Widzę, że ma założone takie sprężyny obniżające, niebieskie, także na pewno dobrze się to będzie prezentować. Prawdopodobnie tutaj stoi wydech od tego Mustanga. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy, lecimy od katalizatorów. Długo nic i nagle na samym końcu pojawiają się puszki. Więc będzie to chodziło głośno, możecie mi zaufać. Co mamy dalej? Nasze salonowe Camaro, które niedługo wyląduje w naszym salonie sprzedaży. Oczywiście 6,2 litra, oczywiście SS, oczywiście 460 koni. Z filmu mojego, z testu Camaro, możecie wiedzieć, że to jest świetny samochód. Tutaj macie link. Na podnośniku stoi nam Durango. Silnik prawdopodobnie też 3.6. Szkoda, że nie ma tutaj akurat żadnego Hemi. Hemi za to mamy tutaj, w Dodge Chargerze. Z lat między 2011 a 2014. Aż sam chętnie spojrzę, jaki to rocznik. Dosłownie końcówka produkcji, wrzesień 2014. 5.7. W dobrym wyposażeniu, prawdopodobnie jest to RT+. Gratulujemy właścicielowi zakupu dobrego, charakternego samochodu. Na ramie znajduje się Maserati Ghibli bodajże, bo jest takie lekko, krótkie, małe. Praktycznie całe rozebrane, ale ze względu na to, że trzeba było wykonać taką, a nie inną naprawę, to trzeba to zrobić. Ale tutaj, tego co widzę, wystaje mi pokrywa silnika V8. Dobrze mi się wydaje. Czy jest to trofeo? Jest to trofeo. No, to tym samochodem bardzo chętnie bym się przejechał po zakończeniu naprawy, bo jest to samochód, którym nigdy nie jeździłem i na pewno będzie to całkiem ciekawa propozycja. Na ramię, dalej, znajduje się Mazda 3 z jednego z ostatnich odcinków, które pokazywałem Wam. Zaczęła się naprawa tego samochodu, no i na samym końcu na stanowisku mamy Dodge Challengera 6.4 White Body. Naprawa jest, można powiedzieć, na środkowym takim etapie, ale za niedługo samochód będzie skończony i będzie cieszył oczy i umysł i w ogóle wszystkie inne bodźce swojego właściciela. A tymczasem, skoro warsztat mamy zakończony, zapraszam Was na plac. Wyszliśmy na piękne, wiosenne, ciepłe słońce i w tym pięknym, wiosennym, ciepłym słońcu zapraszam Was do subskrypcji na naszym kanale, zostawienia łapki w górę i komentarza. A tymczasem pokażę Wam, co nowego mamy na placu. Rozpoczynamy od klasycznej amerykańskiej muskulatury, czyli Dodge Challenger. Mamy tutaj silnik 3,6 litra. Rocznik 2019, samochód kupiony za $10,300. Akurat dzisiaj ściągawkę musiałem sobie przyszykować sam. Wiadomo, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. Także pokażę Wam, co mamy tutaj z uszkodzeń. Z uszkodzeń mamy tutaj wysunięty zderzak z błotnika. Tutaj jakąś naklejkę moparowską. No i widać, co się dzieje. Tutaj zostało uszkodzone przednie zawieszenie. Chociaż nawet tak można powiedzieć, że nie bardzo, bo drążek kierowniczy jest tylko krzywy, wahacz prawdopodobnie też będzie krzywy. Kolumna MacPhersona na sprężynach Aibacha, o dziwo, fajnie, że ktoś to zamontował, jest cała, tarcza hamulcowa cała, zwrotnica cała, także wygląda na to, żeby wymienić cały drążek. Jakiś pewnie łącznik stabilizatora lub gumę, no i mamy samochód sprawny i jeżdżący. Oczywiście, co tu się jeszcze stało? Stało się z błotnikiem kuku, niestety. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Tutaj ktoś sobie w Stanach ten samochód trochę pomodyfikował. Pomontował jakieś osłony na okienka, jakąś tam roletę czy osłonę, jakby to tam powiedzieć, jakieś progi tutaj z blachy. Takiej wyciętej jakby chamsko wyżynarką jakąś. No śmiesznie to wygląda generalnie, no ale jest jak jest. Mamy tu też jakiś dyfuzor gumowy, nie, metalowy. Też wycięty. Czy metalowy, plastikowy? Plastikowy jednak. Tutaj taka loteczka trzyczęściowa.
No, nie wygląda to źle, gdyby nie to, że jest to 3.6. No ale zobaczymy sobie, co tutaj mamy w środku, może z wyposażenia, ale ja szerzej drzwi nie będę otwierał, bo się blokują. Tapicerkę mamy szmacianą, jakieś dołożone większe łopatki, zmiany biegów przez właściciela w Stanach, jakieś srebrne obwódki przycisków i mamy ten średni ekran 8-calowy. No, ogólnie jak na rocznik, to nie wygląda ten samochód źle. Cena, jak na rocznik oczywiście, i uszkodzenie też nie była zła, także gratulujemy serdecznie właścicielowi, no i przechodzimy do następnego samochodu. Niektórzy z najbliższych mi zarzucają, że na tych filmach mam kij od szczotki w dupie, więc proszę bardzo, wyjąłem go dzisiaj sobie i będę troszkę bardziej luźny. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Przechodzimy do następnego samochodu, czyli Honda CR-V z rocznika 2022 w wersji hybrydowej. Czyli mamy tutaj silnik bodajże 2,5 litra w napędzie hybrydowym, czyli co to oznacza? Oszczędność połowa akcyzy. Nie 18,6%, tylko 9,3%. Samochód został kupiony za 17 100 dolarów. Jak już mówiłem, 2022 rok. Uszkodzenie jest takie, jak tutaj jest, czyli brak jakiegoś kawałka zderzaka czy czegoś tam. Tu jest leciutko pogięte, ale to jest bez żadnego problemu do wyciągnięcia. Nie trzeba tutaj raczej wymieniać całego poszycia, całego elementu. No i dalej z przodu, tutaj do zmiany błotnik, ślizgi, zderzaka. No i pewnie sam zderzak do pola kierowania i do uzupełnienia jakieś tam jego elementy. Generalnie nie ma co się bać takich uszkodzeń tak naprawdę. No i tutaj jeszcze z tego co widać jest lekko przesunięte tylne zawieszenie, ale to jest też bez problemu do zrobienia. Ja siebie kiedyś zabiję za to generalnie. Piszcie mi w komentarzach, żebym przestał to robić. Wsiądziemy sobie do środka. CR-V-ka, 22 rok. No mamy tutaj szyberdaszek, jakiś, nie ma lewarka zmiany biegów, są przyciski. Tu się naciska, tu jest jakiś typ ekonomiczny, elektryczny, sportowy tryb w Hondzie CR-V. Proszę Państwa, jakaś nakrętka złodziejka od kół, ale to praktycznie w każdym samochodzie przyjeżdża. Mamy tutaj lane assist, aktywny tempomat, tu się lane assist włącza i tu się lane assist włącza, śmieszne rzeczy. Jakieś tam inkrustacje drewniane albo pseudo drewniane, nie wiem. Ale całkiem fajny samochód za całkiem przyzwoitą cenę. Wygląda to naprawdę nie najgorzej. Zostawiamy Hondę, zostawiamy kija wyjętego z dupy i idziemy dalej. Przechodząc do włoszczyzny, której sprowadzamy naprawdę dużo, mamy tutaj Maserati czterodrzwiowe, czyli po włosku Quattro Porte, bo to właśnie to znaczy. Rocznik 2016 został kupiony za, i tutaj nie uwierzycie, ja sam nie wierzyłem, 5600 dolarów. To jest naprawdę świetna cena, jak za wersję SQ4 3.0 biturbo. No i wygląda ten samochód jakby był taki trochę, można powiedzieć, w longu. Jest bardzo długi samochód, taki długi i wąski, takie cygaro. I wygląda to naprawdę dobrze, z wyjątkiem tego, że ktoś go nieudolnie polerował i widać tutaj pewnie takie, to się nazywa profesjonalnie po detailersku, hologramy. No ale te hologramy są bez żadnego problemu do pozbycia się. Podoba mi się ten samochód, naprawdę, szczególnie za tą cenę. Pokażę Wam uszkodzenie, tylko muszę Was zaprosić na drugą stronę tegoż pięknego pojazdu. Tutaj od razu widać, oczko się zgubiło temu misiu. No ale wystarczy je założyć po prostu, no, tutaj nie ma spędnej filozofii. Tutaj zderzak jest do pola kierowania i logo do zmiany. Jako, że jest to logo Maserati, podejrzewam, że nie będzie tanie niestety. Druga lampa też do zmiany. A zderzak nawet też do zmiany tak naprawdę, bo tu jest spięty, nie wiem, jakąś tytytką, albo sam się wisi, w ogóle trzyma się na sam sobie. Do zmiany błotnik, pewnie w przednim zawieszeniu coś strzeliło, drzwi są też do wymiany. Do pola kierowania mamy tutaj poszycie. No ogólnie trochę tutaj jest do roboty. O, drzwi bez ramek, fajnie. 2016 rok, Maserati, na liczniku 190 mil na godzinę maksymalnie, czyli prawie 320 km na godzinę. Mamy nagłośnienie Bowers Wilkins, czyli prawie to samo, znaczy w sumie to samo co Volvo. Wnętrze nie wygląda na złachane, nie wygląda na zużyte, nawet można powiedzieć, że troszkę pachnie. Na fotelu pasażera tylko się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy, ale to pomijmy ten temat. O, jakaś ciężarówka przyjechała. Scania. Streamline serii R. Chyba. Scania najlepszą, pamiętajcie. Dobra. Maserati, jakie jest, każdy widzi. 5600 dolarów kupione. Właściciel myślę, że będzie naprawdę po naprawie bardzo zadowolony i będzie cieszył się z zajebistego samochodu. A tymczasem pokażę Wam teraz samochód, który najbardziej mi się podoba z tych, które ostatnio przyjechały. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ja ogólnie nie za bardzo pałam miłością do samochodów typu szeregu SUV, a szczególnie do Jeepów Grand Cherokee.
ale powiem wam szczerze, ten mi się podoba bardzo. Jest to wersja wyposażeniowa Summit, czyli najbogatsza. Nie mówię tutaj o Trackhawku albo o 6.4, o SRT, bo tutaj jest w ogóle zupełnie inna liga. Tutaj mamy 5.7, 4x4, Summit, 17 rok, kupiony za $8600 amerykańskich. Uszkodzenie mamy tutaj takie, że tutaj rzeczoznawca amerykański napisał replace, ale prawdopodobnie my tego replace'ować nie będziemy. Nie wygląda to uszkodzenie na duże. Trzeba sobie po prostu policzyć opłacalność całego tego procederu. Nie ma tutaj tej listewki typowej właśnie dla Summita, bo ona jest taka fajna, szeroka. Naprawdę dobrze to wygląda na tym samochodzie. Do zmiany pewnie te drzwi, do zmiany pewnie błotnik, chociaż tu jest napisane repair, no to trzeba naprawić. To amerykańskie rzeczoznawca tak powiedział, no to tak trzeba zrobić. Mamy też zmienione koło na stalówkę. Stalówka, o dziwo, fajna rzecz, bo to jest stalówka bodajże 20-calowa, o ile się nie mylę. Nie, 18 stalówka. W ramach były 20 stalówki. Mamy do ubrania przód. Summit miał też zupełnie inny zderzak niż normalny Jeep Grand Cherokee, ale tutaj możemy się cieszyć z tego, że mamy tutaj cały radar od aktywnego tempomatu, mamy całą belkę, więc tak naprawdę zostało założyć lampy europejskie, przycapnąć tutaj pola kierowane, ładnie zderzak od Summita, no i możemy się cieszyć poskładanym samochodem. Tutaj mamy jeszcze leciutko podgięty błotnik, ale jego tutaj naprawię. Coś mi zepsuł to wideo. Na błotniku brak listwy summitowskiej. Tutaj trzeba element jeszcze dosztukować, ale pokażę wam teraz wnętrze tego samochodu, bo tutaj się najwięcej dzieje. Nie mamy tu niestety boczka Arnolda, no ale Arnold boczek zawsze można dokupić, tylko że w tym kolorze tapicerki, który jest po prostu świetny, może być z tym lekki problem. No ale trudno, coś za coś. Strasznie mi się podoba to wnętrze w tym Summicie. Tutaj te fajne są takie pikowane przyszycia tej tapicerki. Mamy tutaj panoramiczny dach, mamy tu oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, aktywny tempomat, kierownicę półdrewnianą, poduszkę powietrzną w skórze. Mamy tutaj 102 tysiące mil przebiegu, czyli około 160 tysięcy kilometrów, czyli tak naprawdę nie ma źle. Jeżeli chodzi o ten silnik, on na pewno przejedzie jeszcze drugie tyle. Samochód wygląda na całkiem zadbany, o dziwo, jeżeli chodzi o Amerykę. Nie ma tutaj jakichś zbędnych śmieci czy tego typu innych rzeczy. Dobrze to wygląda. No i mamy przede wszystkim całe wnętrze, niewystrzelone, nic. Także tutaj odpada nam jakakolwiek robota. Naprawdę podoba mi się ten samochód i muszę powiedzieć, że troszeczkę zazdraszczam właścicielowi, bo sam bym takim jeździł, mimo tego, że jak już mówiłem wcześniej, nie za bardzo podoba mi się Grand Cherokee, ale taki mógłbym jeździć. Także moi drodzy widzowie, kochani, z obchodu placu to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i jeżeli macie jakiś samochód, który was interesuje, dajcie znać w komentarzu. To zrobimy wszystko, żeby dla was go nagrać i przede wszystkim powiedzieć, ile to kosztuje z USA. Także jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie.